Mówię, ja pieprzę, co ty zrobiłeś, Golo, kurwa, weź się ogarnij, tak? Wbijanie każdego miesiąca gwoździa do trumny tego klubu. Mnie to strasznie bolało. Wszystko jest na czas, poukładane, o Koronie Kielce, jeżeli byś zapytał piłkarzy, mówi się, że ten klub jest poukładany. Siadałem i się zastanawiałem, czy my na pewno damy radę, ale po mnie nikt tego nie widział. Ja nie mam problemu z ocenianiem mojej pracy. Merytorycznie bym go zmiażdżył. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Moim dzisiejszym gościem jest były piłkarz Korony Kielce, były piłkarz ŁKS-u, były reprezentant Polski. Myślę, że znana postać, Paweł Golański. Witam cię, Paweł. Witam, cześć. Cieszę się, że udało się spotkać. Wiem, że jesteś zabiegany. To też taki okres dla ciebie jako dyrektora sportowego obecnie Korony Kielce, dosyć intensywny, przypuszczam, okienko transferowe. Tak jak rozmawialiśmy tu poza kulisami, telefon cały czas w ogniu. No właśnie teraz też leży obok, a więc może być też tak, że będzie dzwonił, będzie trzeba odebrać. Nie, ale tak poważnie mówiąc, okienko, dużo pracy. Co prawda my już praktycznie mamy wszystko dopięte na ostatni guzik. Wiadomo, zawsze się może coś wykrzaczyć i będzie trzeba szybko reagować. Natomiast no, tą pracę, którą miałem już do wykonania, jeżeli chodzi o transfery, to zrobiłem, zrealizowaliśmy to praktycznie w 100%. No ale zbliża się za chwilę kolejne okienko, bo zima szybko nadejdzie na pewno i też będą pewnie jakieś ruchy czynione. No taka już ta praca, ale z drugiej strony to mnie nakręca. To zapytam o ten twój telefon. Czy ty masz kontakty, tak jak Piotrek Świerczewski? Kontakty, poczekaj, ale jakie kontakty? Bo jest... wiesz, on wyciąga telefon, ma numer do Avrama Granta, to jego słynne, wiesz, nagranie, w którym opowiadał, że ma kontakty. Że... Nie, no wiesz, no, biorąc pod uwagę, że człowiek trochę w tym sporcie był i wielu ludzi poznał, no to rzeczywiście... W mojej pracy jest to do wykorzystania, bo ściągając jakiegoś piłkarza jestem w stanie zweryfikować to, jak to wygląda. Ja muszę zapytać o dwa nazwiska, czy masz w książce telefonicznej. Pierwszy to jest George Hadzi. Tak, mam. Masz na pewno. Rivaldo? Też mam, ale z Hadzim mamy kontakt, z trenerem Hadzi mamy kontakt, no może nie jakiś bardzo, bardzo częsty, ale no tak, 5-6 razy w roku rozmawiamy z sobą. No jest to człowiek, który mnie ściągnął do Steaua Bukareszt i strasznie szanuję go za to, co osiągnął jako piłkarz, jako trener, ale jak bardzo kocha futbol. To jest coś niesamowitego. Człowiek, który tak naprawdę nic już nie musi robić. On jest pasjonatem piłki nożnej. Ja sobie przypominam, bodajże to było 5 lat temu, jak kończyłem, no już 6 nie gram w piłkę, ale to chyba 5 lat temu pojechałem do Rumunii na taki mecz właśnie do niego. Jeszcze jego drużyna wtedy się nazywała Wittoru Constanța. Grali ze Steaua Bukareszt, z FCSB. I po meczu, była to 20-30 mecz, mówię trenerze, ja jadę do Bukaresztu, mówię, nie będę już trenera tutaj po meczu prosił na spotkanie, bo jest późno, mówię, nie, jedź do mnie do hotelu, bo ma w Constanci duży hotel, jedź do mnie w hotelu, ja poczekaj, ja przyjadę. No ja pojechałem sobie, usiadłem przy kawce i przy piwku i czekałem na trenera, no i rzeczywiście godzina bodajże po 12 przyjechał z żoną i z synem Janisem. Przyszli do stolika, usiedliśmy najpierw, tak rodzinnie porozmawialiśmy, później sam trener został i rozmawialiśmy półtorej godziny o piłce. I wiesz, no patrzę na zegarek, mówię, no chłopiec po meczu, dużo emocji, mówię, trenerze, już nie ten, mówi, jeżeli chcesz jeszcze coś wiedzieć, to spokojnie, siedzimy, rozmawiamy, no coś niesamowitego. Ale to chyba też już, nie chcę tego nazwać jakoś tak brzydko, ale jakaś taka choroba już trenerów, że mam wrażenie, że żyją 24 godziny już tym życiem, nie potrafią się zupełnie wyłączyć. To taka praca. No chyba, jeżeli chodzi o porównywanie pracy trener-piłkarz, no to zdecydowanie lepiej być piłkarzem niż trenerem. No widzimy, ile trenerzy rzeczywiście poświęcają czasu. Ja też to widzę na co dzień w swoim klubie, jak to wygląda, że to jest zupełnie inna praca.
No to już też takie zboczenie zawodowe, że rzeczywiście to już jest pewne automatyzmy i potrafią trenerzy przychodzić o godzinie 7.30 do klubu i rzeczywiście siedzą i cały czas coś analizują, sprawdzają, wychodzą o 18, a więc no to już tak to właśnie w tym zawodzie wygląda. Pytałem o ten telefon, bo wiem, że te nazwiska mogłyby się pojawić w tej książce telefonicznej. Miałeś do czynienia, sprowadzałeś syna Rivaldo, tak? Więc Rivaldo w ogóle było zdjęcie, gdzie on spacerował sobie chyba w ogóle po Krakowie, więc to też takie było ciekawe i wzbudziło zainteresowanie mediów. Od razu gdzieś tam zdjęcie się pojawiło w sieci, a niewiele osób może wiedzieć, że to trochę ty miałeś z tym wspólnego, że Rivaldo się tutaj pojawił. No tak, to jeszcze był ten czas, kiedy troszkę działałem na tym rynku jako agent, że to nie było moje jedyne źródło utrzymania i nie traktowałem tego jako coś najważniejsze w moim życiu, ale rzeczywiście jakby to, że cały czas piłka była od początku ważna dla mnie, po zakończonej karierze również chciałem w tym uczestniczyć i pracowałem w telewizji, czy właśnie byłem agentem. Rzeczywiście Rivaldo trafił do Krakowi, można powiedzieć po części dzięki mnie. Ojciec też przyjechał, rzeczywiście zobaczył, spotkał się w klubie, wizerunkowo fajnie to wyszło. Sportowo myślę, że nie do końca. Teraz Rivaldinho wrócił do Rumunii, jest Faru Konstanca, właśnie u Hadziego. Gra, zdobył mistrzostwo Rumunii, a więc ma się dobrze. Też mieliśmy okazję się widzieć, bo byliśmy w Opalenicy na obozie i Faru Konstanca też tam była, więc ja też spotkałem się i z trenerem, i z Rivaldinho. Pogadaliśmy, powspominaliśmy trochę te czasy. To już tak kończąc temat twojej książki telefonicznej, masz jeszcze jakieś takie mocne nazwisko, które gdzieś tam jest w twojej książce? Myślę, że najbardziej kontrowersyjna osoba, którą mam w książce, no to jest Gigi Becali. Okej, okay, no to faktycznie. Który jest barwną postacią rumuńskiej piłki. Człowiek, poznałeś go osobiście? Moim prezesem był. Ale tak osobiście się widzieliście? Widzieliście, okej. Okay. Ciężko, będąc w klubie 3 lata, no to tak naprawdę ten kontakt z właścicielem był bardzo częsty, bo to jest troszkę inny etap zarządzania niż w Polsce, jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy dają pieniądze na kluby. Miałem wielu w Polsce, tak jak na przykład był prezes Krzysztof Klicki, gdzie on był właścicielem klubu, natomiast nie przychodził do nas zbyt często, tam może był z dwa razy i tylko my się widzieliśmy z prezesem, jak jeździłem na kadrę, bo on też podróżował, jeździł za naszą reprezentacją. A Gigi Becali, no, jak nie był raz w tygodniu w szatni, to znaczy, że coś było nie tak, a więc no to taka charakterystyczna postać, jeżeli chodzi o Bukareszcie, o ten klub. To inny sposób zarządzania klubem. Zapytam o obecną swoją funkcję, no bo ja powiem ci tak czytając, przeglądając, przypominając sobie trochę twoją historię, stwierdziłem, że chyba dla ciebie nie ma bardziej naturalnej roli niż dyrektor sportowy, bo ty tak naprawdę, nie chcę powiedzieć, że liznąłeś, bo ty sprawdziłeś wiele rzeczy już w swoim życiu związanych z piłką nożną, począwszy od tego, że byłeś piłkarzem i to też takim grającym w reprezentacji na wysokim poziomie. Byłeś też za szkiełkiem telewizyjnym, jako ekspert telewizyjny, szkółka piłkarska, agent piłkarski. No tak naprawdę tych twoich funkcji pewnie jeszcze są jakieś, o których nie wszyscy wiedzą, ale też w biznesie pewnie działasz, więc naprawdę widziałeś i sprawdziłeś tego bardzo dużo, a teraz naturalnie jakby zostałeś dyrektorem sportowym, który no, można powiedzieć, może czuć każdą stronę, nie tylko tą stronę byłego piłkarza. Nie? I powiem ci, że to jest niezwykle ważne i cenne. To doświadczenie, które zdobyłem oczywiście będąc piłkarzem na tym poziomie takim ekstraklasowym, czy to w Polsce, czy w zagranicy, no wiele, wiele lat. Niejedno szatnie się widziało, niejedno zachowanie w szatni też poczułem, czy to w kontaktach z kolegami, czy z trenerami, czy właśnie z działaczami. Później byłem jako agent. Myślę, że to też mi dało sporo, bo te rozmowy, które prowadziłem z dyrektorem. Sporo, ja myślę, że to jest mega istotne w twoim przypadku, jest, no bo teraz widzisz stół z jednej, stół z drugiej. No niejednokrotnie, bo wiadomo, my też się znamy w tym środowisku i wielu agentów, szczególnie w Polsce, no to są osoby, z którymi się znamy od wielu, wielu lat i niejednokrotnie żartujemy, że no panowie,
wiecie, no ja też byłem po tej drugiej stronie, a więc też znam, nie stosujcie znam tych te, sztuczek. Tak, znam te sztuczki, a więc nie mówcie tutaj, że ten jest najlepszy, bo wiem czasami jak to jest. No, agent też jest od tego, żeby oczywiście dobrze zareklamować swojego piłkarza i dbać o jego interesy. Ja wiem, że ten zawód też jest potrzebny, bo tak naprawdę piłkarz ma się skoncentrować na grze w piłce, na grze w piłkę nożną, przyjść na trening, nie myśleć o tych rzeczach poza jakby szatniowo. Od tego jest właśnie agent, który powinien rozmawiać, za to też dostaje wynagrodzenie i to on powinien być właśnie takim wentylem bezpieczeństwa dla zawodnika i skoro już dochodzi do tych spotkań, no to on musi przyjmować też te problemy, które są, bo zawsze będą problemy w klubach i przekazywać później zawodnikowi. Dlatego mówię, no ja się cieszę, że akurat to moje przejście, też rozmawialiśmy zanim rozpoczęliśmy ten wywiad, że to moje przejście na tą drugą stronę mocy było takie bardzo łagodne, bo no wiem doskonale, że to też nie jest łatwe. Będąc piłkarzem, czuję się naprawdę wyśmienicie. To było moje życie. Ja kochałem grać w piłkę, jeszcze za to mi dobrze płacili. Byłem na pierwszych stronach gazet, byłem rozpoznawalny, no coś pięknego, dlatego też moim piłkarzom tłumaczę, że bierzcie garściami to, co macie teraz i idźcie jak po swoje, bo kiedyś to się kończy, ja to przeżyłem na własnej skórze, że to się skończy, myślałem, że to będzie, no jak to w życiu, no coś zaczynasz, później się coś kończy i zaczynasz nowy rozdział życia. Rzeczywiście pierwsze 3 miesiące zrobiłem sobie chill out, nic nie robiłem, tak naprawdę poświęciłem się tylko i wyłącznie dla rodziny. Natomiast później zaczęło mi brakować tej adrenaliny, wiesz, tego wszystkiego, co miałem przy piłce i obudziłem się któregoś dnia i mówię, nie no, muszę coś zrobić z sobą, bo fajnie jest być niezależnym, siedzę sobie w domu, nic nie robię, natomiast brakowało mi właśnie tego zaszczytu, takiej adrenaliny. To, że szatni brakowało, to jest jedno, natomiast to, że coś się dzieje, że jesteś od czegoś uzależniony, że coś musisz zrobić, dlatego rozpocząłem pracę w telewizji. Tutaj też fajna współpraca, bodajże 3-letnia. Mega dużo fajnych osób, wyjazdów, ciekawych historii, a więc no też sobie cenię to. Nie było to łatwe, bo trzeba było się przygotowywać do tego naprawdę tak skrupulatnie i rzetelnie, żeby gafy nie strzelić, bo wiemy w jakich żyjemy czasach i internet nie wybacza, więc no też głupot nie można opowiadać, ale no fajna praca też. A masz jakąś taką rolę z tych wszystkich rzeczy, które robiłeś, którą najbardziej czujesz? Czy właśnie ten etap dyrektora sportowego jest dla ciebie najlepszy, najprzyjemniejszy, najciekawszy? Czy któraś z tych rzeczy, które robiłeś, też chciałbyś kiedyś do niej wrócić? Wiesz co, z perspektywy czasu i tego, co w życiu poznałem, ta praca, która jest teraz, a więc to stanowisko, daje mi najwięcej satysfakcji z dwóch powodów. Pierwsza, adrenalina i drugie to, że jestem w klubie, w którym czuję się jak w domu. A więc to są połączone rzeczy. Ja idąc do Korony Kielce, wywróciłem troszkę swoje życie, tak? Miałem poukładane i tam od strony powiedzmy biznesowej i właśnie zawodowej jeszcze ta telewizja. Byłem panem swojego losu. Nie było tak wielkiej odpowiedzialności, jak jest teraz, bo ja odpowiadałem sam za siebie i wiadomo, za moją rodzinę. Natomiast teraz, będąc w klubie, odpowiadam za wiele osób, za ten klub od strony sportowej. Przychodząc do Korony, zdawałem sobie sprawę, że jest to duże wyzwanie, ale nakręcało mnie to. Po rozmowach z Piotrkiem Dulnikiem, prezesem Rady Nadzorczej i prezesem Łukaszem Jabłońskim, którzy jakby przejęli Koronę i chcieli ją odbudować, bo to też był ciężki temat, idąc tam, stwierdziłem, że to są ludzie, którym zależy na tym klubie. I moim obowiązkiem wręcz jest dołączenie do tych ludzi, żeby spróbować Koronę odbudować, żeby od tej strony sportowej, dlatego chcieli moją osobę, żeby od strony sportowej była osoba, która ma Koronę w sercu i po drugie ma wiedzę, która może spowodować, że ten klub wróci na odpowiednie tory, na właściwe tory, a więc ekstraklasa. No i po 2,5 roku możemy śmiało mówić, jesteśmy drugi sezon w ekstraklasie,
mamy się dobrze, a więc jest w porządku. Zaraz do korony jeszcze przejdziemy, bo trochę też chciałem o tym pogadać, ale zamknę jeszcze taki temat około piłkarski, bo tutaj zdążyłeś odebrać kilka telefonów, też mówisz w języku rumuńskim, to też jest dosyć ciekawe. Właśnie chciałem zapytać o ten język, w ogóle o samą Rumunię. Co jest w ogóle fascynującego w Rumunii, żeby tak zachęcić ludzi, bo niewiele tak naprawdę ludzi wybiera jakby ten kierunek, żeby go w ogóle odwiedzić, a może ty powiesz coś więcej na temat tego kraju. Czy wiesz co, to w ogóle z Rumunią to jest ciekawa historia, bo ja pamiętam kiedyś w dawne czasy, w 2000, bodajże drugi rok, jakoś tak, jechałem na wakacje i jechaliśmy wtedy ze znajomymi przez Rumunię samochodem. I ja mówię, w pewnym momencie zatrzymałem się, mówię, Jezus Maria, ja tu nigdy nie chcę trafić. I życie napisało taki scenariusz, że w 2007 roku trafiłem do Steaua Bukareszt. Poznałem ten kraj, obyczaje, ludzi i naprawdę czułem się tam wyśmienicie. Wyśmienicie pod każdym kątem. Oczywiście ja byłem w największym klubie w Rumunii. Tam czułem się jako piłkarz też bardzo fajnie, bo my jeździliśmy na mecze wyjazdowe i potrafiło przyjść, nie wiem, 300-400 kibiców z innego miasta i czekać na nas, aby brać autografy. To było coś niesamowitego. Natomiast to, co mnie urzekło w Rumunii, to może zacznę od ludzi. Bardzo otwarci ludzie, pomocni, uśmiechnięci. Też wcześniej nie znałem tej kultury, nie wiedziałem, jacy to są ludzie, natomiast te 3 lata dały mi bardzo dużo, jeżeli chodzi o właśnie te kontakty międzyludzkie. Mam tam mnóstwo przyjaciół. Jeżeli chodzi o samo państwo, to też mnóstwo ciekawych miejsc, kontrasty też, które są. To jest też coś niesamowitego. W momencie, kiedy ja byłem w Bukareszcie, stolica, piękne miasto, natomiast jechałem na obrzeża Bukaresztu, bo też często jeździliśmy. Tam było, mieliśmy zaprzyjaźnionych właśnie znajomych, którzy mieli swoje zwierzęta i od nich braliśmy, czy to jajka, czy to jakieś świeże produkty warzywne. I jeździliśmy, ja siadałem i mówię, to jest coś niesamowitego, jaka tu jest różnica. Z jednej strony Ferrari, Porsche na mieście, a tutaj wyjeżdżamy dosłownie 5 minut dalej za tabliczkę Bukareszt i koniki i wóz na przykład. A inne kluby, właśnie wyjazdy, mecze, też był taki duży przeskok? Warunki pewnie infrastrukturalne były? Był. Znaczy w tych czasach, w których ja grałem, to jeżeli chodzi o infrastrukturę, słabo to wyglądało. Naprawdę słabo. Zresztą do tej pory Rumunia jest teraz zdecydowanie za nami, jeżeli chodzi o bazę, o nawet możliwości finansowe wielu klubów, wyprzedziliśmy ich. Natomiast wtedy, jeżeli chodzi o nasz klub, Steaua Bukareszt, no to my mieliśmy naprawdę bardzo fajną bazę, bo stadion był bardzo w porządku, mieliśmy swoje pokoje, mieliśmy 3 boiska do dyspozycji, a więc to wyglądało dobrze. Ale jechało się na jakiś mniejszy, do jakiegoś mniejszego klubu, no to widzieliśmy, że ten stadion nie dość, że stary, szatnie takie już bardzo mocno podmęczone. Natomiast wtedy mi to absolutnie nie przeszkadzało. Ja robiłem swoją robotę, byłem tam doceniany, kibice mnie strasznie szanowali, co też mam do tej pory takie no, niesamowite wspomnienia, wiesz, obcokrajowiec, który pojechał do Rumunii, dwukrotnie kibice transparent wywieszali z moim nazwiskiem, pozdrawiający mnie. Na każdym meczu praktycznie było skandowane moje nazwisko, więc no, takie miłe wspomnienia do tej pory, to już tyle lat minęło, ty Steaua Bukareszt, jadąc do Rumunii, bo niejednokrotnie tam bywam, to ludzie mnie poznają. To też jest coś niesamowitego. Czasami się śmieję, mówię, ja cię kręcę, mówię, to tyle lat wstecza, a jednak ciągle ci ludzie pamiętają. A ten język, bo tutaj fajnie posługujesz się językiem rumuńskim, więc to też dosyć imponujące, nie? Wiesz, to też, to ci powiedziałem, że to był taki moment, kiedy uznałem, że to jest kwestia też szacunku do danego państwa. Ja przyjeżdżam do nich, do ich kultury, muszę poznać też język. Oczywiście można by było iść na łatwiznę i posługiwać się angielskim i wielu piłkarzy wtedy po angielsku mówiło, natomiast ja podszedłem do tego w zupełnie inny sposób. Chciałem się uczyć tego języka.
Na początku też pamiętam taką historię, w klubie zapewnili nam nauczyciela i chodziliśmy, było sporo obcokrajowców, Kolumbijczyków, Hiszpanów, Portugalczyków. Oni mieli troszkę łatwiej z tym językiem, bo jest zbliżony. Ja, dla mnie na początku to była czarna magia, ten język. Natomiast pamiętam jak dziś, pani profesor, która tam była, zaczęła nas uczyć gramatyki. No ja tak siedząc mówię, kurczę, po co mi ta gramatyka? Ja muszę mieć jak największy zasób słów. Później ta gramatyka sama przyjdzie, nawet jeżeli ja coś powiem niepoprawnie gramatycznie, to się nic nie stanie. Ważne, żeby się dogadać. Ja nie będę pracował w telewizji i będę musiał pięknie mówić i opowiadać o czymś, tylko ma być dobra komunikacja w zespole. No i pochodziłem, nie wiem, może z 4-5 lekcji, poszedłem do dyrektora sportowego, wtedy był Iliem dyrektorem, mówię, słuchaj, no kurczę, nie czuję tego. Nie czuję tego, mówię, ja będę się uczył sam. I zobaczysz, daj mi pół roku, ja zacznę mówić w tym języku. No tak niechętnie, mówi, wiesz, no wszyscy chodzą, tu no, to tak nie może być tak, że jednostka mówi, mówię, za pół roku możesz mnie sprawdzić. No i rzeczywiście przestałem chodzić i zacząłem rozmawiać z chłopakami po rumuńsku. Nawet ich poprosiłem, mówię, w szatni, słuchajcie, mówcie do mnie po rumuńsku. Ja nie wszystko wyłapię, ale jak nie będę czegoś rozumiał, to zapytam po angielsku. No i rzeczywiście tak to zaczęło wyglądać. Pół roku już rozumiałem bardzo dużo, potrafiłem coś tam powiedzieć, żeby się dogadać. Pamiętam właśnie, mówi do mnie, no jak ten twój rumuński? No i tam zacząłem mówić i mówi, kurczę, no duży progres. Ja mówię, no widzisz, no i teraz dlatego też mówię, no też ja wyjechałem z Rumunii w 2010 roku, wróciłem do Polski, później jeszcze miałem w Targu Mureș krótką tam przygodę, no ale to jest praktycznie 13 lat wstecz. Wiele osób zapomina język, ale no poprzez to, że ja tam mam właśnie dużo znajomych, biznes też prowadzę w Rumunii, to jakby też po rumuńsku ciągle mówię. Mówię, ja pieprzę, co ty zrobiłeś, golo, weź się ogarnij, tak? Wbijanie każdego miesiąca gwoździa do trumny tego klubu. Mnie to strasznie bolało. Mógłbym powiedzieć, prezesie, ja już nie daję rady, dzięki, do widzenia. To tak tylko dokończając jeszcze kwestię tego języka, bo też zagadałem cię jeszcze poza kamerą o temat właśnie związany z tą nauką języka, że u nas nie do końca się tak naprawdę to sprawdza, bo ci przyjeżdżający piłkarze, wiadomo, nasz język nie jest łatwy, ale ty pewnie teraz się z tym zderzasz, na ile oni chcą się w ogóle tego języka uczyć, na ile jest u nich to zaangażowanie i na ile jest to dla was istotne w klubie. To zacznę od końca. Jest to dla nas istotne w klubie, to na pewno. No chcemy, żeby ta komunikacja była na dobrym poziomie. Oczywiście my też nie wymagamy, żeby ci piłkarze, nie wiem, wychodzili do wywiadów i mówili w języku polskim. Absolutnie. Z tym nie mamy problemu. Bardziej chodzi o komunikację z piłkarzem, z kolegą z drużyny i z trenerem. Waszą wewnętrzną klubową między trenerem i... Żeby to rozumieć. Problem pojawia się z mojego doświadczenia w momencie, kiedy z jednego państwa pojawia się więcej piłkarzy. No w Polsce wiadomo, że najwięcej jest Hiszpanów i wielokrotnie rozmawiając też z kolegami z innych klubów, którzy mają tą samą funkcję co ja, widzą ten problem, że jednak jak jest grupa, no to mówią w swoim języku, nie do końca im się chce uczyć języka polskiego. U nas można powiedzieć, że naprawdę ci zawodnicy, którzy przyszli do nas, no my też mamy i Kanadyjczyków, i Rumunów. No wiadomo, że Słowak to tak naprawdę potrzebuje, tak jak Dalibor Takacz był u nas, on potrzebował 3 miesięcy i mówił normalnie po polsku. Ukraińcy też, nie? Ukraińcy też bardzo szybko. Natomiast tak jak mamy 2 Rumunów, Ronaldo i Briciego, no Brici jest pół roku, już zaczyna coraz więcej rozumieć, też stara się coś mówić. Ronaldo też zaczął, co to też byłem zaskoczony, ale tak pozytywnie zaczął mówić po polsku. Nawet na obozie, jak przyjechałem do nich, to do mnie zaczął mówić po polsku. Mówię, kurczę, mówię, nie po rumuńsku mówić, tylko po polsku, no znaczy, że chcesz się uczyć.
To jest też bardzo, bardzo ważne. No ale no też wiemy doskonale, że było wielu piłkarzy, którzy po prostu nie przywiązywali do tego żadnej uwagi i nie chcieli się uczyć. No ale no to już jest jakby kwestia charakteru, uważam. A taką funkcję dyrektora sportowego, bo mam wrażenie, że ta funkcja dyrektora sportowego, ona się w jakiś sposób dopiero ewoluuje, kształtuje w Polsce. Było wiele przypadków, gdzie nie był nigdy potrzebny taki dyrektor, teraz się to trochę zmienia, trafiają tak jak ty, byli piłkarze. Czy w ogóle trzeba być byłym piłkarzem lub mieć tak duże doświadczenie jak ty? Na pewno jest to bardzo dużą zaletą, ale czy trzeba być? Bo co potrzeba tak naprawdę dobremu dyrektorowi sportowemu? Tylko dobra książka telefoniczna, czy jednak jeszcze inne kwestie wchodzą w grę? Czutkę też trzeba mieć, trzeba czuć piłkę nożną, trzeba też być człowiekiem, który jest otwarty i komunikatywny, no bo w tym zawodzie jest to niezwykle ważne. Zarządza się klubem od strony sportowej, nad tobą jest prezes, pod tobą są trenerzy, akademie, piłkarze, no jest tego dosyć dużo, tak? I też trzeba czuć ten klimat. Oczywiście z mojej perspektywy to, że ja byłem piłkarzem, mi ułatwia to. Mam też kolegów, którzy pełnią funkcję dyrektorów, nigdy nie grali w piłkę i rozmawiając z nimi, oni mają inne na to spojrzenie, może dlatego, że pewnie nie grali w piłkę, natomiast też zarządzają i radzą sobie bardzo dobrze, a więc no myślę, że wiele czynników na to się składa. Jeden z chyba takich ważniejszych to właśnie to, co powiedziałem, żeby być komunikatywnym, żeby się gdzieś tutaj cały czas dogadywać, bo też ja pamiętam takie czasy, że problem pojawiał się jakiś czas temu w momencie, kiedy trener z dyrektorem się nie dogadywali. Dla mnie to jest niezrozumiałe. Jakby hierarchia w klubie musi być, szacunek musi być. Jeżeli my też, nie wiem, czy teraz z Kamilem Kuzerą dyskutujemy niejednokrotnie. Znaliśmy się i kolegowaliśmy się, bo graliśmy w jednym klubie. Teraz Kamil jest trenerem, ja jestem dyrektorem. My niejednokrotnie rozmawiamy z sobą, niejednokrotnie mamy inne zdania, natomiast no, jesteśmy ludźmi dorosłymi i się dogadujemy i tutaj jest coś normalnego, że jeżeli ktoś ma inne zdanie i to dobrze zaargumentuje, no to ja biorę to do siebie, mówię, rzeczywiście może trener ma rację, tak? Tak samo jest w drugą stronę, to wszystko jest po prostu tak, żeby nie podchodzić do tego zero-jedynkowo, że ja to jestem dyrektor i to, co ja powiem, to ma być, no bo to będzie szło w kierunku takim, że za chwilę pojawią się konflikty. Mamy taką atmosferę w klubie, myślę, że to też wypracowaliśmy, począwszy od prezesa, poprzez moją osobę, trenera, piłkarzy, że mamy do siebie ogromny szacunek. Naprawdę, i to nie są słowa tak, żeby opowiadać dzisiaj przed tobą i przed kamerą, że tak jest w naszym klubie, tylko kogo byś nie zapytał, to rzeczywiście to jest zauważalne u nas w klubie. Oczywiście my możemy sobie powiedzieć w gabinecie wszystko. No bo taka jest prawda, no jesteśmy mężczyznami, siadamy czy z prezesem, czy później z trenerem, to możemy sobie wszystko powiedzieć, ale wiemy, że to zostanie w tym pokoju i to zostanie wyjaśnione. A często gęsto mimo problemy były, że się gdzieś tam w innych klubach pojawiały, że trener jest niezadowolony, bo prezes zrobił tak, a dyrektor zrobił tak i w drugą stronę, bo trener jest taki, a nie inny. Dlatego mówię, no to myślę, że to wszystko sprowadza się do tych relacji. Zaraz dopytam jeszcze o te szczegóły, ale będąc właśnie przy takich kwestiach, które gdzieś wychodzą z klubu, to ciekawi mnie, bo jestem świeżo po obejrzeniu serialu o Widzewie. Nie wiem, czy go obejrzałeś, czy nie oglądałeś. Nie oglądałem. No to szkoda, bo chciałem o to zagadać, ale jak sobie wyobrażasz coś takiego, że Canal Plus przyjeżdża i robi o was serial? Akurat na Widzewie idealnie ten scenariusz pokazał i ich wzlot na początku, gdzie naprawdę lecieli na fali, później ten upadek i dużo się wydarzyło w tym czasie. U was poniekąd taki trochę serial, kiedyś był Banda Świrów, Michał tam robił fajną robotę, ale to trochę klubowa. Tak, to trochę inaczej. Ale no jak na tamte czasy to naprawdę wyglądało serialowo. Dzisiaj czy Canal Plus jakby do was przyjechał, też byście się zgodzili na takie wewnętrzne pokazanie funkcjonowania klubu i waszych rozmów i naprawdę szczegółów, które się pojawiają w klubie, chociażby od szatni, od gabinetów prezesowskich i dyrektorskich? Odpowiem za Pawła Oglańskiego, nie. Ja bym się na to nie zgodził. O. Nie mój klimat, ja jestem też osobą, która lubi mówić to, co myśli. Nie do końca niektóre
spotkania, które się odbywają w klubie, czy rozmowy, powinny być ujawniane. To, że widzę, zrobił taki film i Kanal Plus to kręcił, widocznie zależało im na tym, chcieli to zrobić, mieli inną wizję. Oczywiście w momencie, kiedy pojawiłaby się taka propozycja, decyzję by podjął właściciel i prezes, tak? Ja mógłbym powiedzieć swoje zdanie, że się w tym nie widzę, że nie chciałbym być ciągle podpięty pod mikrofon, ze względu na to, że tak jak mówię, jestem emocjonalny, wiele rzeczy... Nie wywnioskowałbym tego tak po tobie, bo raczej uchodzisz za osobę stonowaną mocno. No, ale jakby mnie ktoś zobaczył... W gabinetach bywa inaczej. Znaczy, może nie w gabinetach, jak są mecze, wiesz, te emocje, jakby odbijając trochę od tego wątku, to moje zachowanie na meczach, ja jak byłem piłkarzem, miałem wrażenie, że w ogóle się nie stresowałem. Był dreszczyk adrenaliny przed meczem, no bo to wiadomo, jest mecz, trzeba wyjść na boisko, dać siebie maksa, być lepszy od przeciwnika, udowodnić i tak dalej. Natomiast to było zależne ode mnie. Ja wychodziłem i wiedziałem, jak odwaliłem jakiś numer, no to później szedłem do szatni i mówię, ja pieprzę, co ty zrobiłeś, golo, weź się ogarnij, tak? Natomiast tutaj jest tak, że wychodząc już zespół wychodzi na boisko, moja rola jest praktycznie żadna. Ja mogę tylko się denerwować i przeżywać to wszystko. No to niejednokrotnie patrząc na ile kroków robię w meczu, no to jest tego sporo, bo nie jestem w stanie wysiedzieć. Przeżywam, pewne rzeczy widzę, chciałbym pomóc, nie mogę. To jest, ale to też rozmawiałem z kolegami, którzy mają zdecydowanie większe doświadczenie w tej roli i mówię im, jak ja reaguję, spokojnie, z czasem ci to minie. Po prostu to doświadczenie, które będziesz zdobywał z każdym sezonem, spowoduje, że będziesz troszkę inaczej podchodził do pewnych rzeczy. Nie wiem, bo taki już mój charakter, ale... Tak to jest. A wracając. Do filmu, tak jak mówię, wiesz, no jeżeli, nie wiem, przyszłaby świetna oferta finansowa dla klubu i klub by na tym zarobił dobre pieniądze, to może jakiś scenariusz i moja osoba też by odgrywała tam jakąś rolę. No na pewno nie bym tam pierwszoplanową postacią, na to bym się na pewno nie zgodził. Mielibyście o tyle zaletę, że Michał pewnie by znowu u was był z kamerą, więc łatwiej byłoby wam ten scenariusz czy jakkolwiek dogadać się o szczegóły techniczne. No tak, ale to tak jak mówię, no to bardziej bym wolał, żeby to byli ewentualnie trenerzy, chociaż znając Kamila też myślę, że nie czułby się swobodnie w tym. Zobacz sobie to też, nie chcę rozwijać tego wątku, bo pewnie jakbyś widział, to też byś był w stanie ocenić lepiej. Wrócę do wątku związanego z funkcjonowaniem prezes, dyrektor, trenerzy i tak dalej, ale zwłaszcza chcę zahaczyć o wątek prezesa Jabłońskiego z uwagi na to, że czytałem z nim, co najbardziej na mnie wywarło wrażenie, bo czytałem z nim wywiad na Weszło, nie pamiętam, czy Kuba Białek, kto robił z nim dokładnie wtedy, ale wydaje mi się, że Kuba tak czy inaczej ten wywiad mi zaimponował, zwłaszcza jego postać. On wspomina, że po pierwsze nie wywodzi się z piłki, praktycznie zaczynając pracę w Koronie nie miał praktycznie zerowego doświadczenia, jeżeli chodzi o kwestie piłkarskie, ale sposób jego wypowiedzi, to w jaki sposób on podchodzi do tego biznesu, do tego tematu, naprawdę był dla mnie imponujący. Coś takiego, taka pokora z niego biła i to mi się najbardziej podobało, zwłaszcza też otwartość. W Koronie chyba w ogóle z tego słyniecie w Kielcach, że wszyscy są dosyć otwarci, ale to jak on się wypowiadał o Koronie, o planowaniu, o robieniu z Korony faktycznie klubu dobrze funkcjonującego, dochodzisz do tego ty, jest właściciel, no i pojawia się też trener, bo ta zmiana na stanowisku trenera nie obyła się bez też małych tam, małej, nie wiem, czy to nazwać aferką, ale coś no, tarcia, takiego, nie, tarcia, oczywiście. Ale naprawdę ta kwestia waszej współpracy, bo to nie jest typowo polskie podejście, bo znamy polską piłkę, sam wiesz, jak to w polskich klubach bywało i ten układ wygląda dobrze, jak ty to oceniasz? Wiadomo, jak jest dobrze, to też jest dobrze, nie? Ale było też źle, no bo też my musimy wrócić, bo teraz mówimy w kontekście gry w Ekstraklasie, to, że mamy CLJ i wszystkie struktury, no poza nieoczekiwanym spadkiem drugiego zespołu do czwartej ligi, bo to też jedna z takich rzeczy, która strasznie nas w klubie zabolała. Pomimo tego, że to jest drugi zespół, to jakby też
ważna część tej układanki, natomiast stało się. Teraz będziemy mieć cel, żeby wrócić. Wracając jakby do początku, kiedy w klubie pojawiły się te osoby, bo ja jako kibic przyjeżdżałem na mecze w momencie, kiedy właścicielem była firma niemiecka. To zarządzanie, które wtedy było w klubie, ja mogę powiedzieć z mojej perspektywy, ja nie byłem w środku, a więc nie widziałem, jak to wygląda, ale to było po prostu wbijanie każdego miesiąca gwoździa do trumny tego klubu. Mnie to strasznie bolało. Ja to widziałem, jak ten klub po prostu, z niego uchodzi powietrze, ci kibice zaczynają nie wierzyć w to, że w tym klubie będzie dobrze i pojawiła się okazja, może tak, że rękę wyciągnęło do klubu miasto po raz kolejny i przejęło z powrotem klub pod swoje skrzydła. To był chyba dzięki Piotrkowi Dulnikowi, który to wszystko nadzorował i te pieniądze, które Suzuki w klub też wkładało, pomogło, że miasto też widziało jakąś szansę, że jest możliwość odbudowania czegoś, ale wiedzieli, że to nie będzie łatwe. I później osoba prezesa, tak jak mówisz, Łukasza Jabłońskiego, człowiek, który przyszedł do klubu i niejednokrotnie ja z nim na ten temat rozmawiałem, bo mówi, że z czymś takim się jeszcze nie spotkał, jak to jest w piłce. Jest to człowiek, który zarządza innymi biznesami i radzi sobie świetnie, natomiast zderzył się z czymś takim, co wywarło na nim takie negatywne jakieś odczucia, że to jest bałagan. To jest bałagan. Ale patrz, jak to potwierdza, przepraszam, że ci przerywam, że ta taka masa biznesowa piłkarska kompletnie nie ma przełożenia, jeżeli ktoś jest świetnym biznesmenem, że nie da się po prostu. Wielokrotnie biznesmeni zderzają się z tą rzeczywistością i się odbijają od tego jak od ściany, nie? Dlatego też trzeba mieć osoby, które pomogą, czują. Pomogą w odbudowaniu czy w przygotowaniu jakiejś strategii na daną chwilę. I jakby przychodząc ja jak już, bo prezes był pół roku już w klubie, ja przychodząc do klubu w 2021 roku w kwietniu, my byliśmy jako Korona Kielce na 10. miejscu, 11. jakoś tak, średnia, bez szans na baraże. Przychodząc, serce podpowiedziało tak, rozum nie do końca, ale mówię, ok, wchodzę w ten projekt, chcę w tym uczestniczyć. No i te pierwsze rozmowy, które były z prezesem, poznałem go, my się docieraliśmy, teraz mogę powiedzieć śmiało, że pracujemy ponad 2 lata i my naprawdę nigdy się nie kłóciliśmy, po prostu mamy tak dobrą relację. To może relację. Też źle, bo jak się pokłócicie, to właśnie, na dobre. Właśnie wydaje mi się, że jest tak dobra relacja w sensie takim, że ja wiem, na czym stoję i prezes zawsze mówi, jak wygląda sytuacja finansowa i wiem, czym dysponuję i to jest przejrzyste i jasne. Prezes z drugiej strony oddał mi sport i mi ufa. To zaufanie, które jest, to też powoduje, że jest komfort pracy. Oczywiście, my siedzimy i rozmawiamy jednokrotnie, a chcielibyśmy, żeby ten budżet był, nie wiem, 6 baniek większy. No ale nie mamy, no po prostu. Zwłaszcza, że masz pewnie kontakt do takiego piłkarza, który zmieniłby oblicze na przykład, a nie możesz sobie na niego pozwolić. Nie mamy, no i my wiemy. I tak naprawdę, co ja mam, wyjść przed kamerę i powiedzieć, nie oczekujcie nie wiadomo czego, bo nie osiągnę tego piłkarza, no nie zrobimy tego. Mamy, wiemy, czym dysponujemy. Wiemy, jak to teraz wygląda w naszym klubie, że wszystko jest na czas, poukładane. O Koronie Kielce, jeżeli byś zapytał piłkarzy, mówi się, że ten klub jest poukładany organizacyjnie. To jest zasługa prezesa, który rzeczywiście jest niezwykle skrupulatny i to jest też dla mnie sygnał. Mi też jest czasami łatwiej porozmawiać z piłkarzami, których ja chcę, oczywiście w tym przedziale finansowym, w którym ja się obracam. Mówię, panowie, przyjdziecie do klubu, ja wam gwarantuję, że jest wszystko na czas. I ja wiem, że za tymi słowami pójdą czyny. Czyli ja nie rzucam swojego nazwiska i za miesiąc ten piłkarz do mnie przyjdzie. Pamiętasz, jak mi powiedziałeś, że będzie wszystko na czas? Bo ja wiem, że tak będzie. Dlatego to też jest łatwe. No i jakby
przychodząc do klubu, byliśmy w ciężkiej sytuacji organizacyjno-finansowo-sportowej. Natomiast od finansów ja odbiłem jakby, bo to nie moja działka, prezes z radą nadzorczą, z właścicielem, no tak to wszystko fajnie spieli, że wychodziliśmy z długów sportowo. My postawiliśmy sobie ambitny cel, bo z perspektywy czasu ja mogę się do tego przyznać, że ja wyszedłem i też powiedziałem, przychodzę tutaj zrobić awans, ale to było rzucone tak mocno, mogę powiedzieć, nad wyraz. Ja widziałem, jaki mamy zespół i widziałem, że musimy zrobić wzmocnienia, ale też wiedziałem, że nie mamy pieniędzy, żeby ściągnąć 9 piłkarzy. Tylko my liczyliśmy na 4-5 transferów, które mają dać nam szansę w walce o awans. My ten awans wywalczyliśmy, to jest dobre stwierdzenie, wywalczyliśmy, wyszarpaliśmy, trafiliśmy do ekstraklasy, ten pierwszy sezon, to co mówiłeś o tym, czy może lepiej się kłócić, czy były, na razie jest dobrze, ale były też ciężkie momenty. Przypomnij sobie zeszły rok, końcówkę, my kończyliśmy no z 13 punktami. Ja już was w zasadzie spisali na straty. Myślę, że też byłeś tą osobą, która nie wierzyła. Powiem ci, że ciężko było uwierzyć na tamtym etapie, nie? To wiesz, to 90% osób, które żyją piłką, znają się na piłce, mówiły pierwszy kandydat. My byliśmy nawet za Miedzią Legnica, że to my szybciej spadniemy niż Miedź Legnica. Życie napisało inny scenariusz, wiele osób się do tego przyczyniło, bo decyzje od samej góry, jakby później transfery i sama gra zespołu spowodowała, że my w tej ekstraklasie zostaliśmy. Teraz możemy się tym szczycić i mówić właśnie w takiej ocenie pracy naszej przez ostatnie 2,5 roku w klubie, że ten klub gra w ekstraklasie. Obchodziliśmy 50-lecie, coś co było dla nas niezwykle ważne. I to 50-lecie, to świętowanie jest w ekstraklasie. Czy tak powiedziałeś, nie wiem, czy to jest odważne stwierdzenie, ale nie wiem, jakim ono tonem było wypowiedziane, bo to czyta się na papierze, chodziło o to, że no, trener Kuzera uratował ekstraklasę, jakby no, ciężko zaprzeczać faktom, ale wiadomo, może to trochę godzić w trenera Ojrzyńskiego znowu, nie? Wy się spotkaliście jeszcze już po tej całej waszej wymianie medialnej, miałeś okazję już się z nim dzwonić, czy jeszcze nadal nie wyjaśniliście tej sytuacji? Jest to takie, no bo was mimo wszystko przez tyle lat łączyła, przypuszczam, bliska relacja. Tak, tak. No nie było to łatwe. Znaczy zacznę od tego, że oczywiście ogromną cegłę do utrzymania tej ekstraklasy włożył trener Kuzera, natomiast wszyscy w klubie, począwszy od prezesów, poprzez osoby z marketingu, wszystkich pracowników, którzy pracowali na to, aby ten komfort pracy piłkarzy był, kończywszy na piłkarzach i kibicach, bo myślę, że o tym też trzeba dużo powiedzieć, że oni w nas wierzyli, to wsparcie, które mieliśmy, czy na wyjazdach, czy u siebie, wiesz, były spotkania, kiedy było 14 tysięcy ludzi. Biletów nie było już tak naprawdę na 2 dni przed meczem. To jest coś niesamowitego, a ty jeszcze nie masz zapewnionego utrzymania, walczysz w każdym meczu i czułeś to wsparcie. Idąc po Kielcach, ludzie podchodzili, dacie radę, my wierzymy. To coś pięknego, co nie? A więc wiesz, wiele osób się przyczyniło do tego. Oczywiście, tak jak mówię, Kamil przede wszystkim dotarł do piłkarzy. Dotarł do nich, on ich kupił swoją osobowością, swoim charakterem, ale też ja chodzę na treningi i widzę, że tam jest robiona robota. Wracając do trenera Łozińskiego, no słuchaj, nie była łatwa decyzja. Ja z trenerem znam się kupę lat. Słuchaj, ja domyślam się, że to była bardzo trudna decyzja, zwłaszcza przy poziomie waszej jakiejś relacji, kiedyś zawodnik, trener, no to wiele czynników się na to składa. To jest, wiesz, w momencie, kiedy też trener przychodził, padły jakieś deklaracje, zapisy kontraktowe, że z trenerem, natomiast doszliśmy do momentu, kiedy my widzieliśmy, że musimy zareagować, żeby ten zespół dostał nowy bodziec, żeby coś się zmieniło. Ja nie wiem, czy jak gdyby trener Ojrzyński został, czy my byśmy zostali w Ekstraklasie, czy nie. To już jest, wiesz, to już jest historia. Też był taki początek, kiedy rozstaliśmy się z trenerem. Ja nie jestem osobą konfliktową i lubię wszystko wyjaśnić na gorąco. Też powiedziałem trenerowi, słuchaj, naprawdę z naszej strony nie padnie pół
słowa złego na twój temat, bo też przyczyniłeś się do tego awansu korony. Jesteś tutaj bardzo szanowany i w takich warunkach się rozstajemy. Zostańmy znajomymi, kolegami, przyjaciółmi do samego końca. Natomiast no później wiem, że trochę gdzieś trenerowi było ciężko zaakceptować tą sytuację. Dał jeden wywiad, drugi. No i ja jakby też to skontrowałem i powiedziałem, że absolutnie my nie robiliśmy nic takiego, żeby trenera oczerniać czy podważać jego rolę w naszym klubie, tak? My wręcz przeciwnie, walczyliśmy do samego końca, tylko... Nie zrzuciliście tak na niego winy, to jest jakby jasne. Ja rozumiem też trenera rozgoryczenie, no to tak, taki trudny też moment. No to tak mają trenerzy często, że no wiesz, że się nie godzą z tym, no łatwo jest... To jest tak, jak piłkarza się ściąga, dają się mu wędkę po pierwszej połowie czy w 30 minucie i wiadomo, wiesz, to też... Łatwiej jest zwolnić trenera niż piłkarzy, tak? No ale właśnie, bo to też, wiesz, w Polsce bywa, okej, okay, zwolnijmy trenera, wiesz, czy to... Ja wiem, że to jest trudna decyzja, pewnie trudno zadecydować, okej, okay, zwolnijmy, nie zwalniajmy trenera w takim momencie, wiesz, tylko pytanie, czy wasze decyzje nie przyczyniają się do tej karuzeli trenerskiej w Polsce, na nie? Na pewno tak, tylko wiesz, no my odpowiadamy globalnie za klub. To jakby korona Kielce spadła z Ekstraklasy, to kibice by mieli pretensje do was. Kibice by mieli pretensje do mnie i do prezesa, tak? Że... No, czemu nie zapadła decyzja o zwolnieniu trenera, tak? Wiadomo, my zarządzamy klubem i to my musimy też dźwigać ciężar tych decyzji. Natomiast nam to się obroniło. Mało tego, że się obroniło, przyczyniło się do tego, że Kielce znowu zaczęły żyć koroną. I to też jest coś dla nas niezwykle ważnego i fajnego. Dlatego, tak jak mówię, no, nie były to łatwe decyzje. Myślę, że przyjdzie jeszcze taki czas, kiedy o tym z trenerem sobie może porozmawiamy i wyjaśnimy tak już na 100%. Wiadomo, czas goni rany i myślę, że może kiedyś to nastąpi. No, ja jeszcze raz powtórzę, z naszej strony tutaj nikt nigdy nie robił nic gdzieś tam za plecami trenera, wręcz przeciwnie. Myślę, że taka kawka z trenerem powinna być, żebyście sobie faktycznie usiedli. Kawka już była. No, to może i piwo powinno być. Zapytam, bo mimo wszystko i tak ta korona balansuje nadal na takiej sytuacji finansowej wcale niepewnej. Czy praca w takich warunkach wyzwala w tobie bardziej adrenalinę? No bo nie pracujesz w komfortowych warunkach. Klubie, nie wiem, Lech, Legia, gdzie te finanse, to wszystko w klubie jest bardzo poukładane. Tutaj jednak jeszcze balansujecie na takiej krawędzi, która może was zepchnąć w przepaść, ale... Trupy z szafy potrafią wypaść, tak? No, tak. Nie wiem, czy jeszcze macie trupy, ale może tak być, ale tak czy inaczej to jest trudne, żeby być w klubie, który jeszcze nie ma wszystkiego super poukładane. I to jest kwestia bardziej adrenaliny, że cię to nakręca i fajnie się w takich warunkach pracuje, czy jednak wolałbyś trochę więcej komfortu pracy, ale to też może rozleniwiać znowu. Nie. Wolałbym zdecydowanie więcej komfortu, natomiast no, wiemy, co mamy, tak? Akceptuję to w 100%, wiesz, no każdy klub ma, wspomniałeś, Lech, Legia, Pogoń, Raków, każdy ma inne problemy. To, że my mamy jeden z niższych budżetów, my o tym wiemy. Te drużyny wymienione z górnej półki mają inne problemy. Może nie mają problemów finansowych i nie zastanawiają się, czy do klubu może trafić piłkarz tylko i wyłącznie za darmo, czy oni mają inne problemy, mogą sobie pozwolić na transfery, natomiast ich problem jest to, żeby trafić do europejskich pucharów, bo to może im gdzieś tam napędzić budżet. A więc jakby ja nigdy nie porównuję się, robię swoją robotę. Tak, rzeczywiście z prezesem nawet ostatnio rozmawialiśmy na ten temat, że fajnie by było, żebyśmy mieli ten komfort pracy, żebyśmy każdego sezonu szli piętro do góry, żeby ten klub się rozwijał. Ja mam też z prezesem, mamy swoje plany, marzenia związane z tym klubem, żeby mieć swoją bazę taką z prawdziwego zdarzenia, chociaż teraz nie możemy narzekać na to, co mamy, ale chciałbym doprowadzić do tego, żeby w Kielcach była baza tylko Korony Kielce i żebyśmy my mogli z tego korzystać. Chciałbym, żeby wychowankowie grali w pierwszym zespołem, żebyśmy robili transfery. To jest jakby wewnątrz klubu niejednokrotnie poruszany temat i my zdajemy sobie sprawę, że to też nam na pewno by pomogło troszkę w funkcjonowaniu na wyższym levelu. No natomiast
akceptujemy, jeszcze raz powtórzę, to, co mamy. I to jest, wiesz, jakby od samego początku wyjaśnione, bo my siadając przed rozpoczęciem tego sezonu, a więc przed obozami, jak wszyscy pojechali na urlopy, my z prezesem usiedliśmy, przedyskutowaliśmy nowy sezon. Co będziemy mieć, na co nas będzie stać, czy to akceptujemy, czy nie. Bo zawsze można było powiedzieć, prezes bym przedstawił to i mógłbym powiedzieć, prezesie, ja już nie daję rady, dzięki, do widzenia. No, ale wiadomo, że tego nie zrobię, no bo no, korona jest dla mnie niezwykle, niezwykle ważna. Z drugiej strony też wiedziałem, że prezes w klubie zostaje, bo też w mediach się pojawiało wiele informacji, że no też nie wie, czy zostanie. Nalałem sobie szklankę whisky i tak oglądając właśnie skróty i leciał nasz mecz, mówię, kurde, czy naprawdę my damy radę? Czy ja nie mam problemu z ocenianiem mojej pracy. Merytorycznie bym go zmiażdżył. Jedna rzecz taka bije od ciebie bardzo mocno, którą zauważyłem, ucinasz bardzo szybko takie negatywne rozmowy, przypominanie pewnych spraw, które są, nie pomagają w niczym. To jest fajne, bo stąpasz też realnie po ziemi, twardo, a jednocześnie nie chcesz rozmawiać o rzeczach pesymistycznych, po to, żeby nie wprowadzać tej atmosfery. To mi trochę zaimponowało, bo jest to dobre oczywiście. Wiadomo, też trzeba zerkać na te rzeczy, które mogą zaszkodzić, ale szybko to ucinałeś w każdej praktycznie rozmowie. No ale wiesz, fajnie, że to wyłapałeś, bo rzeczywiście taki był cel tego wszystkiego, szczególnie zimą. Niejednokrotnie było dużo negatywów, tak? Płynęło w naszą stronę. Ja byłem od tego, żeby też to ucinać i żeby tego było jak najmniej, bo piłkarze, trenerzy, kibice, oni wszystko to widzą. I jakby ten przepływ złych informacji, tych negatywnych, zaraża i ten kibic na przykład mógłby nie przyjść na mecz. Piłkarz mógłby powiedzieć, kurde, ja już muszę myśleć, bo tutaj będzie słabo. Oczywiście wracając do biura, czy idąc do domu, ja niejednokrotnie siadałem i to było dla mnie mega ciężkie pół roku. Siadałem i się zastanawiałem, czy my na pewno damy radę, ale po mnie nikt tego nie widział, bo ja przychodziłem do pracy, przychodziłem do klubu i dalej ode mnie tryskał taki optymizm, naprawdę optymizm i takie pozytywne nastawienie, że my damy radę, że my naprawdę dźwigniemy temat, pójdziemy jak po swoje i tutaj nie ma w ogóle absolutnie co pękać. Ale no w domu niejednokrotnie się siadało i też był moment taki, że się łezka zakręciła, że człowiek po przegranym meczu, pamiętam takie spotkanie, przegraliśmy 1-5 z Wartą. No i refleksja, oczywiście na gorąco z Kamilem po meczu rozmawialiśmy, że kurde, co teraz zrobić, żeby to się nie popsuło, bo ten jeden mecz mógł iść w zupełnie innym kierunku, mieliśmy dwa mecze później u siebie i musieliśmy tak zareagować, żeby ten zespół wyszedł, powiedział, to już jest historia, dostaliśmy w czapkę 1-5, zdarzyło się, wychodzimy, gramy o zwycięstwo w następnym meczu. Ja mówię, ok, z takim nastawieniem wychodzimy, rzeczywiście ten pozytyw. Wróciłem do domu, usiadłem przed telewizorem, nalałem sobie szklankę whisky i tak oglądając właśnie skróty i leciał nasz mecz, mówię, kurde, czy naprawdę my damy radę, czy my damy radę, ale to jest jakby w domu. Później przetrawiłem to, te emocje mi spadły, pojechałem do klubu, usiedliśmy z Kamilem. Przegadaliśmy temat, jakie błędy popełniliśmy, mówimy, tak, mówię, masz rację, odcinaj to w ogóle, zrób tak, jak myślałeś, żeby nie robić żadnej odprawy, niszczymy to wszystko w naszych głowach, co było dwa dni temu, jedziemy po kolejne mecze i po kolejne zwycięstwa i dwa mecze następne wygraliśmy. A więc to też jakby utwierdziło mnie, że to pozytywne nastawienie, ten optymizm może dać dużo siły pozostałym. No to kaskadowo gdzieś tam idzie, że jeżeli ty pozytywnie myślisz, trener, to się przekłada też pewnie i na klub, i na zawodników, i na każdego pracownika przede wszystkim, bo każdy pracownik jest ważny w klubie. Oczywiście. Ale też zauważyłem, że dużo rzeczy takich ze sportu przełożyłeś trochę na to funkcjonowanie, że to pozytywne nastawienie, mental, to wszystko też jest istotne nawet właśnie w twojej pracy. Zapytam jeszcze, bo tak od razu przyszło mi do głowy a propos twojej roli dyrektora, jako że jesteś związany mocno z koroną, bo niejednokrotnie właśnie te przypadki dyrektorów, można powiedzieć, w jakimś czasie okazywało się, że
jak to się potocznie mówi, kręcono lody gdzieś tam bokiem, różne rzeczy się wydarzały, a w twoim przypadku mam wrażenie, że do takiej sytuacji oczywiście nie dochodzi, ale mówię abstrakcyjnie bardzo, że często ci dyrektorzy sportowi robili gdzieś tam sobie na tym wszystkim biznes, co się okazywało dopiero później, a tu w twoim przypadku, że jesteś związany mocno z koroną, w ogóle takie coś chyba nie grozi i to jest jeden z plusów zatrudnienia ciebie. Na pewno tak. Z drugiej strony to też zależy od charakteru każdego człowieka. Ja uważam, że jeżeli jesteś uczciwy, to obojętnie, czy ty będziesz dyrektorem sportowym, czy będziesz pracował na kasie, jeżeli twój charakter i podejście do życia jest uczciwe, to się zawsze opłaci i sprawdzi, tak? Tak samo ja podchodzę do tego. Przez wiele lat pracowałem na swoje nazwisko. Uważam, że wiele osób mnie szanuje, oczywiście wiele osób mnie też nie lubi, bo to jest normalne w tym sporcie. Natomiast ja z czystym sumieniem mogę wstać rano, spojrzeć w lustro i powiedzieć, robię wszystko tak, jak mi podpowiada serce. A więc to też jest niezwykle dla mnie ważne. Oczywiście osoby, które mnie nie znają, mogą powiedzieć, a gada głupoty, tak, żeby tylko mówić. Natomiast jakby no to, że ludzie będą zawsze gadać i mówić negatywnie, to jest zrozumiałe, bo w takim momencie życia jesteśmy i ten internet, powtórzę jeszcze raz, jest chyba takim czymś wiodącym w naszym życiu i niejednokrotnie ludzie próbują się tam dowartościowywać. Natomiast... też im więcej robisz, tym więcej jesteś skazany na to, że będą komentowali, tak, co robisz. Tak, jesteś na świeczniku, jesteś oceniany. Natomiast... piłkarz grał mecz, że zagrał dobry, było dobrze, nie zagrał, no to był opieprz, nie? Ja mówię, ja nie mam problemu z ocenianiem mojej pracy. Naprawdę, uwierz mi, niejednokrotnie, merytorycznie mogę usiąść z każdym, porozmawiać na temat danych transferów, ruchów. Jeżeli ktoś mi zaargumentuje, że ten ruch był zły, a ja uważam inaczej, to mu powiem, tak? A jeżeli zauważę, że jest ziarko prawdy w tym, ja też mu o tym powiem, tak, oczywiście. W naszej pracy jest też tak, że no nie ma dyrektorów sportowych, którzy trafiają 100% w transfery. Jeżeli mi ktoś takiego pokaże, to ja się rozwolnię z Korony Kielce i powiem, proszę, jeszcze będę ci dopłacał od siebie z prywatnych pieniędzy, żebyś zarządzał tym klubem. Nie ma czegoś takiego. To też nie jest łatwe, bo wiesz, ściągając piłkarza, czasami transfer nieoczywisty staje się niezwykle dużym wzmocnieniem. Czasem transfer oczywisty, piłkarz, który ma fajne nazwisko, który dobrze wyglądał ostatnio, powinien być wzmocnieniem, nie daje tego. To są też ludzie, mają swoje emocje, mają swoje problemy, dlatego, tak jak mówię, ocena naszej pracy zawsze będzie, tak samo jak oceniam trenerów, piłkarzy, bo to jest coś naturalne, natomiast niejednokrotnie nie zgadzam się z takimi ocenami, wiesz, ludzi, którzy nie mają absolutnie pojęcia o piłce nożnej, przedstawianie ich wizji. Natomiast jakby usiadł ze mną w cztery oczy, to by nawet nie podszedł do tego tematu, bo merytorycznie bym go zmiażdżył, tak? No bo tak często jest. Natomiast no, trzeba to akceptować. Ja też powiem uczciwie, nie jestem osobą, która z prezesem właśnie jesteśmy inni, bo prezes jest właśnie w mediach społecznościowych bardzo często i tam jest widziany i często komentuje i też informuje o sytuacji klubu. Z jednej strony ja się z tego cieszę, bo mam spokój od tej strony takiej właśnie. Prezes bierze to na siebie, tak, trochę, tak, nie? Że często mówi, wchodzi w dyskusję, tłumaczy, czasami kiedy trzeba dosadnie powiedzieć, to też, znaczy napisać, to napisze. To też jest bardzo, bardzo dobre, bo tak jak mówię, no wielu kibiców próbuje coś tam oceniać, natomiast on gdzieś tam czasami to potrafi dobrze zrepostować, a ja znowu jakby nie uczestniczę w tym życiu. Może dlatego też, że jako piłkarz było wiele momentów, wtedy jeszcze ten internet nie był tak rozwinięty jak teraz, że też było sporo krytyki, pojawiało się, jakby człowiek to brał do siebie, to wydaje mi się, że moja jakość piłkarstwa by spadała, bo jednak człowiek zawsze pozytywy bierze do siebie i przyjmuje, klata do przodu, fajnie, że dobrze o mnie mówią. W momencie, kiedy popełniasz błąd, przegrywa zespół, ty zawalisz bramkę,
twój zespół jest w ciężkiej sytuacji i wylewa się lawina złych komentarzy, ty to czytasz, to jestem przekonany, że 90% piłkarzy ma to w głowie. To nie jest tak, że ty przeczytasz, no dobra, piszą, niech se piszą. Jeden powie, dobra, piszą, niech se piszą, ale wiem, mało jest takich osób, co nic, w ogóle go nie rusza. Że gdzieś tam wychodząc na boisko, już się zapala czerwone światełko, kurde, żeby nie zrobił błędu, bo znowu będą za mną jechać. Dlatego no tutaj też nad tym my, wracając do tego optymizmu, który staramy się zaszczepić, też staramy się o tym piłkarzom mówić, że niech piszą, ale nie bierzmy tego do siebie, to swoje. A patrząc na kwestię emocji, łatwiej ci było zasypiać, jak byłeś piłkarzem, czy teraz jako dyrektor, bo tych emocji jest dużo? Nie, to w ogóle nawet nie porównujmy. Jako piłkarz trwałem dobrze. Jako piłkarz się wysypiałem. Jako dyrektor nie dość, że się nie wysypiam, to jeszcze jestem siwy, a więc muszę cały czas boki króciutko ścinać, bo moi synowie się ze mnie śmieją, że tata, ty już jak święty Mikołaj zaraz będziesz. Ja mówię, no właśnie, a więc nie, no tego stresu jest więcej, zdecydowanie więcej. Żyje się tym 24 godziny na dobę, tak, co? Tak. To nie jest tak, że wiesz, też nie chcę absolutnie tutaj narzekać, bo to jest też wspaniałe życie, ja to kocham też robić, mam z tego ogromną satysfakcję. Natomiast jest to stresujące. Jest to stresujące, tak jak powiedziałem, czasami ten stres, no tak jak wczoraj wynikła jedna sytuacja w klubie, gdzie nie spodziewałem się tego, spadło to trochę na nas tak nieoczekiwanie, no i też będę musiał zareagować w sposób taki, żeby to szybko jakoś naprawić. No i de facto to w ogóle nie było zależne od podjętych decyzji. No po prostu tak się wydarzyło, niezależne od nikogo, nie fart. No i będąc w klubie, miałem tak dużo emocji w sobie i mówię, wszystko jest zapięte, idealnie przygotowane, tak jak należało zaplanować to przed rozpoczęciem. Natomiast tu nam się wysypuje jedna sprawa. No musiałem się przebrać i iść pobiegać do lasu, bo po prostu, żeby te złe emocje gdzieś wyładować, tak, żeby nie wyładowywać to na kimś w klubie, no bo nie chcę tego robić, tylko poszedłem sobie do lasu, pobiegałem, wyciszyłem się, wróciłem, troszkę inaczej człowiek do tego podchodzi. A jako piłkarz, no tak jak powiedziałem wcześniej, wiesz, fajnie, przychodzisz do klubu, spotykasz się z kolegami, pośmiejesz się, kawałek porobicie, wiesz, no piękne życie. A powiedz mi, a propos osób związanych z koroną, czy ty wyobrażałeś sobie, że tak wasze losy się potoczą? Trener Ojrzyński, z którym współpracowałeś teraz jako dyrektor, doszło do też zwolnienia trenera, takiej sytuacji, którą pewnie ciężko byłoby sobie wiele lat temu wyobrazić. Kamil Kuzera, trener. Maciek Korzym, który też dyrektorem sportowym został, te wszystkie losy tych osób, które gdzieś tam są wokół korony były, to tak sobie wyobrażałeś w ogóle, że coś do czegoś takiego kiedyś dojdzie? Czy wiesz co, ja powiem ci uczciwie, że jak odchodziłem w 2015 roku z korony Kielce, też tak dosyć nieoczekiwanie, taka była decyzja dla mnie wtedy niezrozumiała, że klub nie przedłużył ze mną kontraktu, natomiast taka była decyzja ówczesnego dyrektora i prezesa, poszło. Powiedziałem, zobaczycie, ja tu jeszcze wrócę w innej roli. Odchodząc i też wielu pracowników jeszcze są, oni ciągle pracują w klubie. A więc wracając w innej roli, rozmawiałem z dyrektorem bezpieczeństwa, z Marcinem. Mówię, pamiętasz? Jak odchodziłem, mówiłem, że wrócę. No to jestem. A więc słowa dotrzymałem. Wiesz, tak naprawdę w tamtych czasach z tymi zawodnikami, z którymi się spotkałem, my naprawdę podtrzymujemy ciągle przyjacielskie relacje. Oczywiście z jednymi bliżej, tak jak z Maćkiem Korzymem przyjaźnimy się i widujemy się na najważniejszych imprezach, zawsze się spotykamy. Z Tomkiem Lisowskim też mamy świetny kontakt. Teraz było 50-lecie klubu, przyjechało mnóstwo piłkarzy, z którymi się spotkaliśmy po latach, tak jak Paweł Sobolewski, Edi Andradina,
Hernani, no naprawdę mnóstwo osób, Przemek Trytko, które gdzieś tam cały czas mają te wspaniałe wspomnienia z tych relacji, które my wtedy zawiązaliśmy, a więc to jest coś pięknego. No nie sądziłem, że akurat jak byłem piłkarzem, ja wiedziałem, że ja na pewno nie pójdę w trenerkę. Tego byłem przekonany i pewien, że nie mam cierpliwości do tego, aby być trenerem. Patrząc na Kamila, też nie wyobrażałem sobie, że on może zostać trenerem, bo też charakter, charyzma, śmialiśmy się niejednokrotnie, że karabin. Natomiast jego podejście teraz, jego zmiana to jest 180 stopni. To jest zupełnie inny człowiek, jak był na boisku. A więc no, życie pisze takie, a nie inne scenariusze, które czasami są dla nas aż niewiarygodne, że tak może się wydarzyć. No i teraz tak jest, że w klubie są piłkarze, z którymi grałem i dzieliłem szatnie. Pierwszy trener, wiadomo, Jacek Kiełb, asystent. W szatni jest Piotrek Malarczyk, Bartek Kwiecień, z którym też grałem na boisku, a więc no są ci zawodnicy, z którymi jeszcze nie tak dawno się siedziało po wygranych meczach w szatni. Odbiegnę od tematu, pogadaliśmy trochę o tych tematach piłkarskich, zostanę trochę przy osobach związanych z piłką, ale właśnie a propos Maćka Korzyma, czy ty może bardziej się spodziewałeś, bo on miał walkę, że on pójdzie może właśnie w tą stronę, a tutaj się okazuje, że dyrektoruje. Wiesz co, rozmawiałem, bo oglądałem tą walkę, rozmawiałem z nim zaraz po walce i powiem szczerze, że on nawet nie pamiętał, że ze mną rozmawiał. To był tak ogromny wysiłek fizyczny dla niego. Myślę, że to było duże przeżycie też dla całej jego rodziny, że on się bił i chyba doszedł do wniosku, że tak, rzeczywiście Maciek trenuje cały czas sztuki walki, natomiast nie chciał iść w tym kierunku. Fajnie, że trafił do Sandecji jako dyrektor sportowy, bo ja też rozmawiałem z nim na ten temat, pytał mnie, czy to będzie go dużo kosztowało. Powiedziałem, że powiedziałem prawdę, że oczywiście tak, że życie ci się wywróci. Natomiast taki klub jak Sandecja powinien się właśnie otaczać takimi ludźmi jak Korzeń. A on ma odpowiednie kompetencje do tego? Zapytam, bo wiesz, od razu widziałem gdzieś komentarze pod tą decyzją na jakiejś stronie, że to nie jest odpowiednia osoba. Ale co to znaczy nieodpowiednia osoba? To biorąc pod uwagę... Ty możesz pewnie bardziej teraz ocenić, czy ma kompetencje do no tego, właśnie, czy nie, bo jest... To jest kolejny z komentarzy, tak? No ja bym chciał z taką osobą usiąść i usłyszeć argumentację. Dlaczego? Nieodpowiednie. To jest, przypuszczam, ktoś... opinia na zasadzie tak samo, jak ktoś by nie powiedział kiedyś, że Kamil Kuzera zostanie trenerem. No właśnie, jeżeli ktoś mi powie, czego nie ma Maciek, co by mogło dać klubowi jakiś progres w rozwoju. No ja uważam, że przede wszystkim chłopak, który grał na najwyższym poziomie, człowiek stamtąd, wychowanek, a więc no to są już trzy punkty, które powinny być naturalną odpowiedzią dla tej osoby, że to jest odpowiednia osoba. Oczywiście, że nie ma doświadczenia na tej funkcji, no ale od czegoś trzeba zacząć. Ja też nie byłem całe życie dyrektorem sportowym, tylko od czegoś musiałem zacząć. Oczywiście. Tak? A więc no jakby to, że zarządzanie klubem od strony sportowej nie jest łatwą pracą, my to doskonale wiemy. Na przykład teraz PZPN stworzył bardzo fajny kurs dyrektorów sportowych. Tak, widziałem. Tak, no. Świetna naprawdę inicjatywa i uważam, a ty byłeś na tym kursie też? Tak. Bo jestem. Byli właśnie wszyscy ci, którzy są obecnie dyrektorami. Pierwszym, tak, no. My jesteśmy tym pierwszym jakby rocznikiem, który będzie miał te uprawnienia. Polecasz? Jak najbardziej. Nie, jak najbardziej, bo to jedno jest to, co proponuje nam ten kurs, a więc te wszystkie spotkania, które są organizowane i opowiadanie o tym, jak to funkcjonuje w innych klubach, ale ogromną wartością dodatnią jest później spotkanie się właśnie w tym gronie dyrektorów sportowych i porozmawianie o piłce, globalnie o piłce, co zrobić, żeby było lepiej. Na przykład, nie wiem, w Jagiellonii
jest masło dyrektorem i Łukasz mówi, no bo u mnie na przykład robimy to tak i tak, a w moim klubie tego nie było. Ja mówię, kurczę, no rzeczywiście to jest fajny pomysł, żeby to wdrożyć też u mnie. Jakby tak, że każda taka informacja, którą się usłyszy z innego klubu, może pomóc w twojej pracy. I to jest też fajne, że to jest takie u nas szczere rozmawiamy. Wiadomo, że no nie wszystkie karty sobie nie odkrywamy, no bo to jest naturalne. Każdy jest pracownikiem swojego klubu. Know-how. Tak, i jakby odpowiada za swój klub. Natomiast w wielu takich przypadkach rozmawiamy o tym i to jest, myślę, że strasznie pozytywne i daje nam wszystkim bardzo, bardzo dużo te relacje, które są właśnie na tym kursie. Mhm. Odbiegnę właśnie od tej piłki, bo miałem troszeczkę podpytać Maćka Kurzyma, nieprzypadkowo zapytałem i sztuki walki z uwagi na to, nie wiem, czy śledzisz, bo tak mocno mediów może nie śledzisz, ale teraz w te flikowe gale są bardzo popularne. Nie wiem, czy twoje dzieciaki może bardziej gdzieś tam się mogą tym interesować. Na szczęście jeszcze nie. Jeszcze nie, okej. Okay. Sportowo tak, ale na frikach jeszcze. To może i dobrze, ale nie wiem, czy wiesz, że Tomek Hajto będzie się bił z siatkarzem, tak, Zbigniewem tak. Bartmanem. I tak, co... widziałem, że wiem, się... że też lubisz sztuki walki oglądać, czy w ogóle sporty walki. Jak tak. Ty to w ogóle traktujesz i patrzyłeś, śledzisz? Ja mam do tego troszkę inne podejście, ze względu na to, że mam wielu kolegów, którzy są sportowcami i wiem, ile zdrowia i potu zostawili na matach, aby się należycie przygotować. Do frików niezwykle popularne teraz w Polsce. To prawda, no też powiem uczciwie, że czasami się obejrzy, bo już pomijam samą walkę, bo tam często gęsto nie ma umiejętności. No na tym polegają friki no trochę, tak, nie? Żeby amatorzy się zmierzyli. To nie wnikam. Mnie bardziej irytuje, bo to nie jest mój świat, mnie bardziej irytuje to, co się dzieje na tych konferencjach. To nie ma nic związanego ze sportem. Ja wiem, że to się kupuje i ludzie to chcą oglądać, natomiast niekoniecznie, a mnie to irytuje. Mnie to irytuje jeszcze w momencie, kiedy na przykład to, co mi się podobało, Świrek ostatnio walczył, wyszedł na konferencję, stonowany i normalny, no po prostu nie szuka jakiejś atencji, nie, no ale dlatego, że to jest sportowiec, tak? I to też jest, wiesz, troszkę inne podejście. A ci ludzie, którzy to traktują biznesowo, no bo oni też traktują to biznesowo, zarabiają na tym świetne pieniądze. No, sportowcy, którzy trenują całe życie, czasami przez 30 walk tyle nie zarobią, co celebryta jedną, tak? Jakby robi to dla pieniędzy, jego sprawa, absolutnie nie zamierzam tego komentować i mówić, że to jest coś złego. Jego wybór, każdy ma prawo podejmować swoje decyzje. Mnie tak naprawdę w tym wszystkim chyba najbardziej to denerwuje, że jest też wielu, powiedzmy, niewielkich sportowców, ale jakichś tam byłych sportowców, którzy uprawiają później właśnie takie, przekazują takie negatywne zachowania, bo wielu z nich też jest autorytetami dla młodych, tak? I wchodząc później w taką narrację tej konferencja, więc wyzywanie, obrażanie, no nie ma to się nijak do jakiegoś takiego naprawdę trzeźwego podejścia do sportu, tak? Bo sportowo ty wychodzisz, bij się na macie i pokaż, że jesteś kocurem, a nie tam, że latasz z pięściami, wyzywasz i co drugie słowo to jest przekleństwo, no ale... Tak jak mówię, ja jestem troszkę inna, więc wracając do Gianniego, trzymam kciuki, aby Gianni się dobrze przygotował. Już wiem, że ten temat gdzieś wcześniej wałkował sobie w głowie, że żeby spróbować swoich sił. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno obejrzę walkę. Obejrzysz, bo Sławek Peszko ma zamiar ściągnąć dużo więcej właśnie sportowców. Najczęściej pewnie będą to piłkarze, bo z nimi ma najlepsze kontakty. Mówił, że tam co najmniej 10 takich kontaktów miał i podobno 8 czy 9 osób już powiedziało prawie na tak. Możemy się tylko domyśleć, którzy, bo takich, którzy by się nadawali do oktagonu, całkiem czy wiesz, co by się wydaje, że do oktagonu...
większość się nadaje. No jak masz charakter, to wejdziesz. No tak jak mówię, no niekiedy te walki, które są w oktagonie, tam nie ma poziomu sportowego, tak? Tam jest charakter, machanie rękoma i tyle. I może się trafi, może się nie trafia. Więc no każdy z nas, który by dostał propozycję i jakby byłoby to zgodne z jego filozofią życia, no może wejść i się bić, tak? Na takiej gali. Natomiast, no, tak jak mówię, no, każdy z nich wybiera swoją drogę i gdzieś chce żyć w ten sposób. Sprzedaje to się wyśmienicie w Polsce. Jest to produkt, który tak naprawdę no, jest oglądalny. Dlatego no, coraz więcej tych federacji powstaje i tych gal coraz więcej. Dobra, Free Fight zostawmy, to też ciekawy temat, ale myślę, że to nie będzie naszym głównym tematem tutaj, bo przegadaliśmy rzeczy piłkarskie, sportowe, prawdziwych sportowców, a zapytam jeszcze z uwagi, że jesteśmy w Łodzi, a ty jesteś mocno i byłeś związany z ŁKS-em, to teraz pytanie, czy twoje serce nie będzie rozdarte, bo gracie, jesteśmy przed meczem z ŁKS-em, nie wiem, chyba ten wywiad pójdzie zaraz po weekendzie, więc będzie już po meczu, ale czy twoje serce nie będzie rozdarte? Jak w ogóle patrzysz na sam klub ŁKS, który też jest Beniaminkiem i będzie musiał się zmierzyć z Ekstraklasą, może jakieś porady dla tego klubu? Czy jesteście w jakimś kontakcie, rozmawiacie, jak to wygląda? Tak, nie, no wiadomo, że rozmawiam, bo z Jasiem Dzicem, dyrektorem ŁKS-u, znamy się, też jesteśmy razem na kursie. Z Tomkiem Salskim też się znam, z prezesem, a więc no, mam mnóstwo kolegów, kibiców z szatni piłkarskiej, no to już tam zdecydowanie mniej, no ale są pojedyncze osoby. Wiesz co, czy serce jest rozdarte? Myślę, że już jestem na takim etapie swojego życia, że potrafię troszkę rozgraniczyć. Oczywiście niejednokrotnie mówiłem i tego się nie wstydzę, wręcz przeciwnie, jestem z tego dumny, że dwóm klubom, którym najwięcej zawdzięczam, to jest Łódzki Klub Sportowy, bo tam się wychowałem i tam rozpoczynałem swoją karierę. Korona Kielce, z którą tak naprawdę przeżywałem piękne chwile, z której trafiłem do reprezentacji i do Steaua Bukareszta, więc to jest coś pięknego. Teraz jestem na innym stanowisku dyrektora sportowego i wiesz, jadę do Łodzi jutro na Aleja Unii 2 tylko po zwycięstwo. Takie jest moje nastawienie. Po tym meczu... Nie szkoda ci będzie ŁKS-u? Słuchaj, po tym meczu... Ciężki początek mają. Wiesz, to jest boisko, wszystko może się wydarzyć. Ja chciałbym, żebyśmy zgarnęli 3 punkty. Tym bardziej, że wiem, że do Łodzi się wybiera bardzo duża liczba naszych kibiców, bo dostaliśmy 907 biletów i z tego, co dzisiaj wiem, to praktycznie 86% na tą chwilę jest sprzedanych, a więc to też jest coś niesamowitego, że ci kibice tak nas wspierają i jeżdżą. Po tym meczu, tak jak mówię, chcę zgarnąć 3 punkty, żeby pojechały do Kielc, a później będę trzymał za kciuki do ŁKS. Niech wygrywają w kolejnych spotkaniach, jadą później na mecz derbowy, a więc my gramy o 17:30 w sobotę. Mecz derbowy jest o 20:30, wtedy usiądę przed telewizorem i będę trzymał kciuki za ŁKS. A teraz tylko patrzę na Koronę Kielce i na to, żebyśmy my zrobili dobre wejście w ten sezon, bo za nami pierwszy mecz ze Śląskiem u siebie zremisowany 1-1. Teraz wypoczęci jedziecie. No można powiedzieć, że wypoczęci, chociaż ja... Ale znowu nie w takim rytmie. No właśnie, ja powiem szczerze, znaczy dobrze, że Raków przeszedł dalej, to jakby mam mniejszy problem z tym, że ten mecz został przełożony, bo trzymam kciuki za nasze drużyny, które grają w europejskich pucharach i nas reprezentują, bo by każda z nich trafiła do fazy grupowej. Natomiast wracając do tego przełożonego meczu, no druga kolejka, to tak wiesz, jesteś już, zaczynasz ten sezon. Chcesz wejść, a tu... I trafiasz na, wiesz, na mistrza Polski. To już jest w ogóle, wiesz, motywacja inna. Natomiast no tak się ułożyło, że został mecz przełożony. Jutro gramy w Łodzi.
jutro gramy w Łodzi i powtórzę, jakby nastawienie jest jedno, zwycięstwo. Słuchaj Paweł, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, podzieliłeś się trochę wspominkami i trochę obecną sytuacją w koronie i rzeczami, które gdzieś tam Ciebie dotyczą, więc jeszcze raz wielkie dzięki za to rozmowę. Ja dziękuję, miło było, zapraszam na jakiś mecz Koronę Kielce. Kurczę, nie byłem, wiesz, jeszcze nie miałem okazji, bardzo chętnie odwiedzę, bo w sumie ten stadion też bym sobie zobaczył, a przecież okazji... Może będziesz mógł nagrać jakiś ciekawy kolejny wywiad, no, serdecznie myślę, że zapraszam. Super, bardzo dziękuję za zaproszenie. Słuchajcie, bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję oczywiście, że Wam się podobało. Bardzo będę wdzięczny za wszelkie interakcje, mam na myśli jakieś komentarze, łapki, subskrypcje i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli Wam się wywiad podobał, to oczywiście udostępniajcie może dalej, bo to też pomaga mi. Możecie obejrzeć też inne materiały, wywiady, rozmowy, cokolwiek tam Wam się jeszcze spodoba, także zachęcam do tego. No i co? Życzę powodzenia. Przyda się, 3 punktów i tak, widzimy się w Kielcach. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.